Nairobi to propozycja, która uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Odmian w roku 2022 na podstawie bardzo wysokich wyników plonowania w doświadczeniach rejestrowych. Odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysokim, dynamicznym rozwojem na jesień, co w połączeniu z bardzo wysoką zimotrwałością umożliwia nam siew opóźniony. Odmiana, która fajnie sprawuje się na słabszych stanowiskach, odmiana, która startuje średnio wcześnie, a również dojrzewa w terminie średnio wczesnym. Nairobi to również pełen pak odporności. Posiada ona odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Ma gen RM7, czyli nie musimy się tutaj obawiać o dużą presję suchej zgnilizny kapustnych. A plon jest ubezpieczony i zabezpieczony do końca, ponieważ mamy wybitną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dodatkowo Nairobi posiada również najwyższą odporność na wertycyliozę, potwierdzoną dwuletnimi badaniami w doświadczeniach coboru. A jak doskonale wiemy, to choroba, która występuje coraz częściej i jest bardzo trudna w przypadku zwalczania chemicznego, bo nie mamy środków ochrony roślin, które są zarejestrowane do walki właśnie z tą chorobą. Nairobi, jako jedna z najnowszych odmian z hodowli Rapul, charakteryzuje się naprawdę bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym, potwierdzonym zarówno w doświadczeniach rejestrowych, jak i porejestrowych. Plon bezwzględny w stacjach coborowskich przekraczał często nawet 6 ton z hektara. Zachęcam Państwa do zakupu Nairobi. Na pewno nie zawiedzie Państwa w plonie.